Witaj na kanale Chodź na Słówko. Zapraszam Cię do wykonania sesji oddychania holotropowego. To technika terapeutyczna, która za pomocą intensywnego oddechu pozwala na osiągnięcie głębszych stanów świadomości i oczyszczenie emocjonalne poprzez dotarcie do najbardziej tłumionych emocji, dzięki czemu łatwiej pozbędziesz się traum i lęków. Sesja oddychania holotropowego może trwać nawet kilka godzin i często przeprowadzana jest pod opieką trenera. Ta praktyka potrwa o wiele krócej, by zaznajomić Cię z tą techniką i aby szybko poczuć jej korzyści. To ćwiczenie nie jest zalecane dla osób cierpiących na przewlekłe choroby układu krwionośnego oraz oddechowego. Jeśli w jakimkolwiek momencie poczujesz intensywny dyskomfort lub poczucie lęku, natychmiast przerwij ćwiczenie. Najlepszą pozycją do tego ćwiczenia będzie położenie się na podłodze. Możesz wykorzystać koc, matę lub poduszkę pod głowę tak, aby było Ci wygodnie i aby jednocześnie utrzymywać pełną świadomość. Gdy będziesz gotów, zamknij oczy. Zacznij od skupienia swojej uwagi na oddechu. Obserwuj, jak powietrze płynie naturalnie przez całe ciało. Teraz delikatnie wydłuż oddech, wdychając powietrze nosem i wydychając ustami. Weź głęboki wdech przez nos, całkowicie wypełniając płuca, a następnie wykonaj pełny wydech ustami. Kontynuuj takie oddychanie. Podczas tej sesji bardzo ważna jest pełna otwartość na cały proces. Pojęcie holotropowy wywodzi się od greckich słów holos i trepein, które oznaczają zmierzanie do całości. Pozwól sobie na przyjęcie wszystkiego, co płynie do Ciebie w trakcie tego ćwiczenia. Otwórz się na najgłębiej skrywane uczucia i emocje. Poczuj wszystkie pojawiające się wrażenia, nie oceniając ich i nie próbując zmieniać. Dobrze. Teraz delikatnie przyspiesz oddech, szybko wdychając głęboko powietrze przez nos i szybciej wydychając. Możesz sobie wyobrazić, że podczas wydechu próbujesz zdmuchnąć świeczkę. Zwróć uwagę na to,
żeby nie narzucać sobie na początku zbyt dużego tempa. Początkowo możesz czuć pewien dyskomfort, ale obserwuj te odczucia i postaraj się je zaakceptować. Podczas oddychania możesz poczuć wiele różnych, mniej i bardziej przyjemnych wrażeń oraz emocji. Pozwól im wypłynąć na powierzchnię bez osądzania ich. Pamiętaj, masz kontrolę. Jeśli w którymkolwiek momencie poczujesz, że to już za dużo, łagodnie wróć do swojego normalnego rytmu oddychania.
Jeśli czujesz, że musisz poruszyć ciałem, otworzyć na chwilę oczy, chcesz śmiać się czy nawet płakać, to wiedz, że wszystko jest w porządku. Podążaj za tym, co podpowiada ci ciało. Bądź szczery wobec wszystkiego, co czujesz. Jeśli chcesz, możesz delikatnie przyspieszyć oddech lub pozostać przy obecnym tempie. Delikatne drżenie ciała, drętwienie palców czy przyspieszone bicie serca jest całkowicie normalne podczas wykonywania tego ćwiczenia. Jeśli twoje myśli odpłynęły gdzieś daleko, powróć uwagą do swojego wnętrza. Zauważ, co czujesz,
jakie wrażenia pojawiają się w ciele. Obserwuj pojawiające się uczucia, emocje i myśli. Nie wnikaj w nie, tylko obserwuj. I pozwól, by wszystko to samoistnie wybrzmiało i zostało dostrzeżone. Oddychaj intensywnie dalej, w pełni otwierając się na wszystko, co pojawia się w Twoim ciele i umyśle.
Pamiętaj, że każdy oddech jest krokiem w kierunku głębszego uzdrowienia. Otwórz się na wszystko, co się pojawia. Jesteś w bezpiecznej przestrzeni, w której możesz odkrywać swój wewnętrzny świat. Niech rytm Twojego oddechu prowadzi Cię głębiej, odblokowując kolejne warstwy świadomości. Jeśli pojawią się emocje lub jakieś wspomnienia, przyjmij je z życzliwością i pozwól im płynąć razem z Twoim oddechem. Zaufaj procesowi i mądrości własnego ciała. Ono dokładnie wie, czego potrzebuje do uzdrowienia.
poczuj w sobie siłę, która prowadzi cię przez najgłębsze emocje i wspomnienia. Wyobraź sobie, że z każdym oddechem całą twoją istotę ogarnia fala pokoju. Możesz napotykać nieoczekiwane uczucia lub myśli. Przywitaj je z otwartością i ciekawością. Pamiętaj, nie ma właściwego czy niewłaściwego sposobu czucia. Każde twoje doświadczenie jest wyjątkowe dla ciebie. Niech oddech będzie twoją kotwicą, utrzymującą cię w stabilności i teraźniejszości przez całą tę podróż.
nie przerywając oddychania, poczuj, jak uwalniasz nie tylko te emocjonalne, ale również fizyczne ciężary. A teraz pozwól sobie na całkowitą relaksację i powrót oddechu do naturalnego, niewymuszonego rytmu. Jak się teraz czujesz? Jakie to było doświadczenie? Czy pojawiły się jakieś nieoczekiwane emocje, uczucia? Może myśli czy wspomnienia, które wydawało ci się, że zostały już zapomniane. Daj sobie chwilę, by zebrać myślami wszystko to, co działo się w tobie przez ostatnie minuty. Możesz teraz delikatnie poruszać ciałem i otworzyć oczy. Dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że to ćwiczenie było dla ciebie pomocne. Do usłyszenia.